kochani, słuchajcie, wiele z was pyta mnie na głównym kanale, pod zdjęciami, na Facebooku, na Instagramie ostatnio o ten lakier. Cały czas, teraz się z nim nie rozstaję i non stop maluję, zmywam paznokcie, maluję, zmywam. I to jest lakier, który na moich paznokciach wygląda tak, no jest po prostu przepiękny. I już wam mówię, co to jest za lakier, tak przy okazji, bo dzisiaj sobie będę kręcić vloga. I to jest Rimmel 60 sekund by Rita Ora, numerek 203. Także wygląda tak, no śliczny, naprawdę polecam, rączki wyglądają schludnie, paznokcie wyglądają ślicznie, także to jest ten lakier. Dzisiaj mamy fajny dzień, zwykły, normalny dzień, nie będziemy robić tak naprawdę nic ekscytującego. Jedziemy sobie po polskie jedzonko. Powiem wam więcej już z samochodu, ponieważ jak to zwykle bywa, Krzysztof na mnie czeka, a ja jestem jeszcze w piżamie. Także do zobaczenia na dole w samochodzie, powiem wam, gdzie jedziemy dzisiaj. Hejo, jesteśmy w tunelu, jest i Krzysztof. Dzień dobry, godzina 11:20. Jak na nas to wstaliśmy dość wcześnie i szybko się ogarnęliśmy, bo wczoraj poszliśmy spać o drugiej. No tak. Także słuchajcie, Krzysztof. Ale wstaliśmy wcześniej, tak? Tak, no jak na nas, zobacz, 11. Ale nie, no wstaliśmy wcześniej, my już jedziemy, także wstaliśmy. Aha, no tak, no wstaliśmy o 10, koło 10, także szybko się wyrobiliśmy. Tak. I lecimy do polskiego sklepu na zakupy. Mamy tutaj w Tesco dużo polskiego jedzonka i fajnych produktów, ale to się nam już nudzi. Tak, ile można tego samego ciągle w kółko jeść i tak dalej, także polski sklep dobrze nam zrobi. No, jedziemy do polskiego sklepu na Leyton. Ja już wam mówiłam, że Leyton jest bliskie memu sercu, dużo znajomych, rodziny, więc tam sobie pojedziemy. No i mam nadzieję, że coś fajnego polskiego uda nam się kupić, może jakieś nowości, jakieś jogurty. No zobaczymy, a potem jedziemy do TK Maxa, bo ja zechciałam sobie kupić jakieś perfumy. Nie jakieś tam, słuchajcie, wyborne perfumy, tylko jakieś takie po prostu na co dzień. Zdecydowałam się zakupić sobie jakiś nowy zapach. No, także jedziecie z nami, a później pokażemy wam zakupy, co udało nam się zakupić w polskim sklepie. Słuchajcie, ostatnio cały czas jak dla was nagrywam, to strasznie mrużę oczy, nie wiem dlaczego, taka jest dziwna jakaś pogoda. My jesteśmy już w takim naszym małym tej centrum na Leyton. Tutaj mamy jakieś KFC, Nexta i różne sklepy. I idziemy do TK Maxa. Zrobiliśmy już zakupy w polskim sklepie, pokażę wam w domu, bo trochę zaszaleliśmy, także zabieramy was do TK Maxa. Te są fajne. Zobacz na ten. Śliczny. A tutaj półeczka ze świecami. Są świece u Dwika. Ślicznie pachnie. Ale nie mają... ale nie mają tego. Nie mają zakrętki, ale tak pięknie pachną. Ojejku, śliczne są. Jesteśmy już w domu, słoneczniki ciągle stoją, już wypakowałam rzeczy, zobaczcie, kocie, kocie, kot czeka właśnie na jedzenie. Dobra, i wypakowałam wszystko, zaraz wam pokażę, co kupiliśmy, jestem ucieszona, ponieważ dużo fajnych nowości udało mi się kupić, także już wam pokazuję, co tam dobrego kupiliśmy w polskim sklepie na Leyton. Dobra, zaczynamy. Na pierwszy strzał idzie kapusta kwaszona, tak mi się zachciało kapusty, ja słuchajcie, kapustę ładuję sobie do miseczki i tak po prostu wcinam. Na szybko, bo ten tydzień będzie bardzo zalatany. Barszcz ukraiński, pyzy z mięsem dla Krzycha. Ja nie cierpię pierogów i pyzów z mięsem. Zupa pieczarkowa. Tutaj jakiś Krzysiek sobie wziął deserek czekoladowy.
będę to odkładać. Batonik czekoladowy również dla Krzycha. I słuchajcie, kupiłam sobie paprykarz, miałam ochotę na paprykarz, a to jest paprykarz z łososiem. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Tutaj jest bakuś biszkoptowy, ja bardzo lubię raz na jakiś czas takiego bakusia sobie zjeść. Dobra, dalej, jogurt naturalny, kubuś dla Krzycha, ostatnio się uzależnił od wody aloesowej i od kubusia, także no spoko. Pomidorki malinowe, które po prostu uwielbiam i bardzo się cieszę, że w polskim sklepie można je dorwać. Tutaj mamy jakieś tam wędliny i za takie 10-15 plasterków 2 funty, funt 50, więc cena naprawdę super. Tutaj Krzysiek sobie wziął taką mielonkową wędlinę za funt 55, no super, to jest chyba 20 plasterków, rewelacja. Dalej kupiliśmy kaszę jęczmienną, szyneczkę, parówki, śmietanę, mięso mielone. Mięso mielone też lubię kupować polskie w polskim sklepie, bo to angielskie jest kompletnie bez smaku. Dobra, to pokazywałam. Dalej kupiliśmy jeszcze osełkę do smarowania. Osełka górska ze szczypiorkiem. Magi, to jest taka magi, ale to jest taka przyprawa do zup i sosów. I kupiłam sobie, słuchajcie, ocet jabłkowy, ponieważ mam zamiar znowu do swojego odżywiania włączyć picie wody właśnie z octem jabłkowym. Otręby żytnie prażone do owsianki. I tak, tutaj mam jeszcze, słuchajcie, chlebek wielozbożowy. Chlebek wielozbożowy i chlebek dyniowy, ja już go kiedyś miałam. I tutaj poszalałam, kupiłam kilka nowości, bardzo chciałam spróbować coś na ząb. To jest kasza manna, bez gotowania, malinowa. No miałam straszną ochotę, naprawdę. I wzięłam jeszcze kaszę manną waniliową. Zobaczymy, jak to będzie smakować. I tutaj coś takiego, kruche ciasteczka zbożowe, kokosowe, delikat do mięs i do kurczaka. I kupiłam jeszcze błonnik, chrupiąca przekąska. Tak się prezentuje. No i to by było na tyle. Zakupy z polskiego sklepu uważam za bardzo udane. No, tak jak już mówiłam, szybciutko Wam jeszcze pokażę, co udało nam się kupić w TK Maxie. I wzięłam sobie te perfumki Moschino, 30 ml, zapach mnie po prostu powalił, zobaczcie jak pięknie wyglądają. I one nie miały nakrętki i trochę mi się to zbytnio nie podobało, no ale niestety cena nie została obniżona, a perfumki są po prostu calutkie. Ja się nimi tylko teraz psiknęłam. Słuchajcie, ten zapach mnie rozbraja. Słodki, pomarańczowy, grejpfrutowy, bardzo taki klasyczny, kobiecy, no cudowne. I one kosztowały 15,99, 16 funtów, więc cena również atrakcyjna. Wyglądają tak, no piękne. Ja nigdy nie miałam perfum Moschino, ale myślę, że chyba będzie moja nowa miłość, bo zapach jest naprawdę cudowny i godny wypróbowanie. Kupiliśmy jeszcze sól morską w takim dużym opakowaniu i to jest sól morska, słuchajcie, z młynkiem i ona kosztowała 5 funtów. Uwielbiam sól morską i kupiliśmy jeszcze coś, co już dawno chciałam kupić, kosztowało 30 funtów. To jest This Works Dream Believers i to jest coś, żeby ułatwiało nam zasypianie. Tutaj mamy krem i taki balsam do ciała z rumiankiem, z lawendą, no po prostu super. I jeszcze kupiłam żel pod oczy z firmy Elemis Fresh Skin. Bardzo fajnie wygląda, zaraz Wam pokażę, odpakuję i pokażę, jak ten żel wygląda w środeczku. Żel wygląda tak i słuchajcie, tutaj jest napisane, że jest to żel dla młodej skóry, na jakieś tam opuchnięcie, na cienie pod oczami do 20 roku życia. No ja mam 25, ale jakiegoś tam ogromnego problemu z workami nie mam, więc mam nadzieję, że ten żel będzie się super sprawował. Koszt takiego żelu to 7,99, a ten balsam z This Work, gdzie ja go tutaj położyłam, kosztował, ups, z 30 został przeceniony na 12,99, także super. Kto to na mnie leży? Jeszcze w butach. Kto to na mnie leży? Pokaż ładnie oczkami, pokaż ładnie. A gdzie Lulu, a gdzie kotek jest? A gdzie jest kotek?